Witam wszystkich, tu Ruda z zespołu Red Lips. Jestem właśnie po koncercie w Myszyńcu na miodobraniu. No cóż, jestem wypompowana na wszystkie możliwe sposoby. Publiczność dała mi nieźle dzisiaj w kość, ale oczywiście wszystko było super i mam nadzieję, że wrócę tutaj do Was już niedługo, bo właśnie na takie koncerty artyści zawsze czekają. No, nie gramy disco polo głównie dlatego, że jednak od zawsze ten rock and roll nam w duszy gra i mieliśmy taki etap w naszej działalności, gdzie ocieraliśmy się o różne gatunki, o różne style. To oczywiście było warunkowane po prostu życiem, jakoś tak się mi potoczyło, że w ogóle wyjeżdżając z mojego rodzinnego miasta przyjechałam do Warszawy i właściwie jedyna propozycja, którą wtedy dostałam, to była propozycja uczestniczenia w takim, a nie innym zespole. Oczywiście ją przyjęłam. Wtedy jeszcze jakby moja świadomość pewnych tematów muzycznych była na zupełnie innym poziomie niż teraz. Ja od wielu lat szukałam tak naprawdę swojej muzycznej tożsamości, ale tak naprawdę dopiero teraz projekt Red Lips to jest taki projekt, który ja tworzę od samego początku, począwszy od koncepcji, skończywszy na tym, jak właśnie wykonujemy nasze utwory na scenie i jednak okazuje się, że po prostu to jest moja muzyczna tożsamość. Muzyka rockowa. Niektórzy klasyfikują to jako muzykę pop-rockową. Jakby nie mam tutaj absolutnie żadnych swoich przeciwwskazań do tego, jeśli ktoś tak sobie chce myśleć, to niech sobie tak myśli. Po prostu wiem, że dzisiaj robię taką muzykę, jaką kocham i w tym czuję się jak ryba w wodzie. Tak, zagraliśmy dzisiaj Telefony. To jest numer, który jakoś zawsze był, w ogóle twórczość Grzegorza Ciechowskiego zawsze była nam bliska, jeśli w ogóle chodzi o nasz cały zespół. Zostaliśmy zaproszeni do takiego projektu specjalnego, ponieważ w grudniu będzie odbywał się koncert transmitowany przez telewizję publiczną. To będzie koncert poświęcony Grzegorzowi Ciechowskiemu. Jest to inicjatywa Narodowego Banku Polskiego, wspólnie oczywiście z telewizją. Zostaliśmy zaproszeni do tego koncertu jako przedstawicielstwo tego młodego pokolenia.
No i oczywiście dla nas ogromne wyzwanie. Postanowiliśmy sięgnąć po jeden z numerów właśnie Grzegorza Ciechowskiego. Zarejestrowaliśmy ten numer normalnie w wersji studyjnej, również gramy go na koncertach. No mam nadzieję, że nie mamy się czego wstydzić, bo uważam, że no, zrobiliśmy go najlepiej, jak tylko potrafiliśmy. A tak jak mówię, to jest postać, która zawsze budziła we mnie ogromny respekt i wielkie uznanie, więc jakby jest to w pewnym sensie taki hołd nasz lipsowy w stronę Grzegorza Ciechowskiego. Śni, zgubię się, nawet kiedy czarno gdzie. Za każdą jedną z chwil tych mijających i za wszystko, co daliście mi. Kończą się wakacje, jutro właściwie zaczyna się rok szkolny i dla nas to jest taki moment, że my zamykamy tym sezonem koncertowym właściwie taki swój debiutancki rok. To jest dla nas bardzo, bardzo ważny, przełomowy właściwie rok w naszej lipsowej działalności, bo tak naprawdę i udało nam się zrobić przebój, który śpiewa cała Polska. Otrzymaliśmy super jedynkę, złotą płytę, to są wszystko dowody na to, że mamy swoich słuchaczy. I jesteśmy teraz na takim etapie, że postanowiliśmy podziękować wszystkim słuchaczom za to, że są z nami, że wspierają nas na listach przebojów, że są z nami na Facebooku, w internecie, że przychodzą na nasze koncerty. I dla Was właśnie do odsłuchu piosenka pod tytułem Szanta. To są nasze lipsowe podziękowania za to, że jesteście z nami. Dziękuję bardzo. Będziecie nas dobrze wspominać, bo my was na pewno. Wielkie dzięki, Myszyniec, Ostrołęka i cała Polska. Dzięki za przyjęcie!